fantastycznie wyglądasz. Jak robisz, że w ogóle się nie zmieniasz, że jesteś cały czas piękna od tylu lat? Boże, Boże, tak mi mów, tego mi trzeba. Ja to powtarzam w ogóle chyba już tak do znudzenia, ale myślę, że na pewno ma znaczenie to, że jestem wegetarianką, że nie palę, że nie piję. Uprawiam sporty, tak? Bez, może nie obsesyjnie, ale staram się w miarę systematycznie biegać, chodzę na siłownię, tak trenuję. I myślę, że to jest to, co trzyma mój organizm po prostu w dobrej formie, tak? Oprócz tego geny, od czasu do czasu kosmetyczka, ale też nie bez przesady, nie fiksuję na tym punkcie, także... Ale patrząc na moją mamę, rzeczywiście myślę, że mogę spać spokojnie, która w życiu nie była chyba u kosmetyczki, najczęściej używa kremy marki Krem, a trzyma się świetnie, więc... Ale niewątpliwie myślę, że to, jak się odżywiam, ma ogromne znaczenie. Oprócz genów jakieś poprawienie urody tego typu? Nie, znaczy wiesz co, nie będę udawać, że nie korzystam, tak, z kosmetyczek, natomiast są to najczęściej zabiegi nieinwazyjne, typu krioterapia. No właśnie, chodzi mi o te bardziej inwazyjne, typu botoks, mezoterapia. Raz kiedyś czegoś spróbowałam i absolutnie źle się z tym czuję, twarz się zmienia zbyt mocno potem i jakieś takie zawsze mam obawy. Nie mówię, że nie przyjdzie taki moment, że będę na tyle zdesperowana, że poczuję potrzebę, natomiast skoro teraz piszą, że mam botoks w czole, to mogę po prostu spokojnie sobie darować kosmetyczki jeszcze przez wiele lat. No i jakieś mocniejsze zabiegi, także jest dobrze. Jeszcze niedawno w telewizji był powtarzany film Och, Karol, pamiętasz jeszcze tę rolę? Pamiętam jeszcze tę rolę, pamiętam moment, jak niemalże złamałam Piotrkowi Adamczykowi okulary, gdy padaliśmy w trawę, co nie było łatwym zadaniem. Nie no, pamiętam, było wesoło na pewno, chociaż zdecydowanie zawsze ogląda się to potem z większym rozbawieniem niż sama praca. Praca nawet przy komediach naprawdę, proszę mi wierzyć, bywa męcząca. Ja pamiętam, że wtedy bardzo dużo się mówiło o scenach erotycznych z tego filmu, jeszcze przed premierą, jeszcze wtedy, kiedy ludzie nie widzieli tego filmu. No, w sumie tych scen erotycznych tam nie ma chyba aż tak za dużo. Nie są jakieś takie bardzo mocne. No bo raczej to jest komedia, która miała bawić, a nie myślę, rozbudzać erotycznie publiczność, więc... Chociaż oczywiście walory wszystkich pięknych dziewczyn, które wystąpiły w tym filmie, myślę, że są mocno, jakby to powiedzieć... Wyeksponowane. Tego słowa mi zabrakło, dziękuję. A wystąpiłaś kiedyś w Playboyu? Miałaś takie propozycje w ogóle? Już aż się boję odpowiadać na to pytanie, bo wiesz, kiedyś... Nie kojarzę. Kiedyś jakiś dziennikarz Faktu podchwytliwie dzwoniąc do mnie, mówiąc coś właśnie tu o Przepisie na życie, bo wtedy akurat grałam w Przepisie na życie, że podobno ma mieć jakieś sceny erotyczne czy rozbierane właśnie i tak dalej. Ja mówię, że nie, nic mi o tym nie wiadomo. On potem zaczął tak od pytania do pytania, ale to czy pani by wystąpiła w Playboyu czy nie? Ja powiedziałam, no, że nie, no, były propozycje, ale nie. Po czym się zrobiła ogólnonarodowa dyskusja, czy Samusionek powinna wystąpić w Playboyu, czy też nie. Jakiś czas temu, znaczy już dosyć dawno temu, nie, były takie propozycje, ale myślę, że raczej się nie znajdę na okładce Playboya. Wiesz co, ja myślę, że wielu mężczyzn chciałoby cię zobaczyć w Playboyu. To pozdrawiam tych wszystkich panów bardzo serdecznie. Jako polską Marilyn Monroe. Dziękuję ci bardzo. Ale myślę, że pasuje do siebie taki wizerunek polski Marilyn Monroe? Nie, myślę, że nie jestem typem kociaczka, absolutnie nie, którym była Marilyn.